Witam w najnowszym spin-offie, ja jestem Kapelusznik. Nagrywam to rano, więc mam nadzieję, że nie będę mówił zbyt wolno. Najnowszy spin-off obejmie rozdziały 1087, 88 i 89. Lista tematów w opisie. No, także zaczynamy. Po pierwsze, wielu z was wyraziło potężny niepokój o status Garpa, więc ja z góry powtórzę to, co mówiłem już w omówieniu rozdziału, bo zauważyłem, że nie wszyscy słuchają moich przemyśleń, więc twierdzę, że Garp nie umarł. Oda nawet zaznaczył w rozdziale, że ma on status nieznany. I analizując listę postaci, jakie faktycznie w One Piece umarły jakiś czas temu, to stwierdzam, że Oda zawsze podkreśla wyraźnie w tekście czyjąś śmierć bez żadnych wątpliwości. W przypadku fejkowych śmierci, jak na przykład Pel czy Pagaya, to bez potwierdzenia zgonu takie postacie zawsze wracały. Albo też Moria i tak dalej. I w przypadku postaci, które faktycznie umarły, jak chociażby Pedro lub Ace, to faktycznie takie postacie już do fabuły nie wracały. I tutaj trzeba przyznać Odzie, że konsekwentnie się tego trzyma. Za co brawa i nie przywraca postaci tylko dlatego, bo fandom tak chce. Co już nieraz widziałem w innych tytułach. Więc podsumowując, Garp pewnie posłuży Czarnobrodemu w miejsce Kobiego jako karta przetargowa w negocjacjach ze światowym rządem w sprawie uznania Wyspy Piratów za oficjalne państwo, a jego jako króla. Być może Czarnobrody chce wejść w szeregi władców na Reverie, tylko pytanie, co jest jego ostatecznym celem. Drugi temat, jaki poruszaliście w komentarzach, to podobieństwo między Enies Lobby a Królestwem Lulusi. To znaczy, pod Enies Lobby znajduje się także ogromna dziura, tak samo jak w przypadku Królestwa Lulusi, czy Luluzji w sumie. Czyżby tam też była kiedyś wyspa, tylko że postawili na jej miejsce właśnie całą wyspę Enies Lobby i tak dalej, żeby nie było przypału. Czyżby też God Valley także zostało wymazane w podobny sposób, że zmietli z powierzchni ziemi i nie ma. Pytanie brzmi, od jak dawna rząd dysponował Matką Ognia i od jakiego czasu Gorosei współpracowali z York nad tym tematem? Niestety nie posiadamy takich informacji. Ale można śmiało już przypuszczać, że jak rząd chce już coś wymazywać, to jedzie na całego. Moje zdanie jest takie, że muszą czymś jeszcze potężniejszym dysponować. W końcu do Flamingo wspomniał o skarbie, o którym rząd nie chce, by reszta świata się dowiedziała. I tak samo Gorosei wspominali w 908 rozdziale o Wielkiej Czystce. Więc moim zdaniem Matka Ognia wygląda jak próba zdobycia czegoś mniej destrukcyjnego niż obecnie rząd posiada, by nie nadużywać potężniejszych asów z rękawa, jakie oni posiadają. Wiele kontrowersji w samym fandomie wywołał status Kobiego, a raczej wzrost jego siły. Po ostatnich rozdziałach wiele wskazuje, że dysponuje on nawet zaawansowanym zbrojeniem. I mnie, jak i wiele innych osób, zabolał fakt, że Oda nie pokazał jego stopniowego wzrostu rozwoju, że tak to nazwijmy. Tylko gdzieś tam off-panel cały czas się wzmacnia. I owszem, można to zarzucić Odzie, ale też nie ma co przesadzać. Fajnie, że jednak chłopak się rozwija. Jak kilku z was właśnie pisało w komentarzach, musi on jakoś dorównać Luffy'emu na koniec serii, prawda? Niestety przez brak czasu, zdrowia i ogólnie przez to, że świat One Piece jest zbyt wielki, Oda nie może nam wszystkiego pokazywać. Lecz ten problem już szerzej opisałem w filmie o paradoksie Ody, serdecznie polecam. Narzekałem również na to, parę rozdziałów temu, że Kobi jest trochę zbyt dobry, trochę zbyt idealistyczny. Ja nie lubię takich postaci, bo one są moim zdaniem odklejone od rzeczywistości. Nie myślą trzeźwo i uważam właśnie idealistą za postaci irracjonalne. Nie wszystko zawsze jest czarno-białe i rzeczywistość to odcienie szarości. Zwłaszcza One Piece'a, które przecież jest potwornie przesiąknięte złem, więc myślenie życzeniowe w tym uniwersum po prostu się nie sprawdza. Albo przynajmniej nie powinno się sprawdzać, ale to już jest temat nawet na osobny film. Więc mniejsza z tym.
ale po przemyśleniu nad tym komentarzem przyznaje rację, że taka osoba w marynarce jest potrzebna, twarda moralnie i zgodna z zasadami i w byciu opozycji do krwawego Akainu. Jednak jak ktoś ma odmienić marynarkę na lepsze i faktycznie uczynić z niej organizację czyniącą dobro, a nie bycie tylko narzędziem rządu, to właśnie ktoś taki jak Kobi jest potrzebny, który jest wierny swoim ideałom. Ten komentarz rozwalił mi mózg, bo wcześniej o tym aspekcie jakoś nie pomyślałem, w najzwyczajniej w świecie, ale przecież można się zastanowić nad tym, że Czarnobrody może mieć teraz nie tylko dostęp do wspomnień Garpa z God Valley. Dzięki temu może się dowiedzieć wielu brudów o rządzie i wielu przydatnych informacji o świecie. Kto wie, co skrywa mózg Garpa poza krakersami. Może nawet poznać fakty dotyczące narodzin Luffy'ego, czegoś o Dragonie i tak dalej. Przecież to daje w tej chwili takie atuty Czarnobrodemu, że my nawet nie mamy pojęcia, na jaką skalę to może wpłynąć i jak sam Czarnobrody to wykorzysta. Daje to tak niesamowite kłódki fabularne w tej chwili, że aż nie mam słów na to, żeby to opisać. Naprawdę zastanówcie się nad tym, sam też trochę po głowie, co to może ostatecznie przynieść. Gdzie Robin była podczas ostatniego panelu? No tak samo nie było na nim Stussy i Kaku. Moim zdaniem to jest totalna losowa ekipa. Myślę, że po prostu stali gdzieś z boku i tylko Oda ich nie dorysował. Mogę się mylić, aczkolwiek w tej sytuacji nie dopatrywałbym się drugiego dna. Bonnie okazała się prawdopodobnie dzieckiem i to jest niesamowicie ciekawy temat. Pokazuje to jej wysoką inteligencję pomimo młodego wieku oraz pewną dozę dojrzałości. Duży respekt za to, że potrafiła się odnaleźć w tak trudnym świecie, zwłaszcza, że przyjęła wygląd młodej dorosłej i zna tego atuty, skoro się tego trzyma, a nawet umie walczyć wręcz, co widzieliśmy chociażby na Shabondi lub w filmie Stampede. Ale myśli także taktycznie, co pokazała na Reverie, udając staruszkę i infiltrując tereny świętej ziemi. I także tego, mimo że wcześniej jej nie lubiłem za jej zbyt emocjonalne zachowanie, tak to teraz wszystko nabiera sensu i zaczynam nabierać do niej szacunku. I zaczynam także bardziej rozumieć jej postać oraz położenie w fabule. Zwłaszcza, że wszystkie wydarzenia z Kumą muszą być dla niej czymś świeżym. Temat wielkiej czystki nie daje mi, szczerze powiedziawszy, spokoju, ciągle o tym rozmyślam i chyba zrobię o tym osobny film. Natomiast myślę, że to z zasady musiało być czymś bardzo grubym, skoro Gorosei mówili o tym w kontekście ponownego użycia, skoro na świecie panuje w tej chwili coraz większy chaos. A warto zauważyć, że żadnych śladów czy informacji w kontekście tego nie znamy od innych osób, więc można wykluczyć jakiekolwiek ślady archeologiczne czy pozostałości, trupy itd. Ja sam osobiście wykluczyłem Wielki Potop, a wystrzeliwanie wysp w kosmos, mimo iż sam to wymyśliłem w ostatnim omówieniu rozdziału, to jednak uznaję to za zbyt absurdalny pomysł. Myślałem też może nad pandemią jakiegoś wirusa, ale z drugiej strony, gdybym był osobą w światowym rządzie, to sam bym się bał zakażenia. W Biblii, z tego co pamiętam, był zrzut meteorytów na Sodomę i Gomorę, ale czy rząd posiada jakiś sprzęt, co pozwoli im na coś takiego? Ciężko mi to sobie wyobrazić. Naprawdę piszcie swoje pomysły w komentarzach, bo jestem niesamowicie zafascynowany tym tematem. Ostatnia rzecz na dziś to działanie York. Czy miało jakikolwiek sens? I teraz powiem z góry, że to nie jest błąd Ody. To absolutnie nie jest błąd Ody. Tylko warto się zastanowić, czy po prostu postać York sama z siebie nie była zbyt naiwna. W teorii jest mądrym naukowcem i owszem, stworzyła potężną broń, jaką jest Matka Ognia,
lecz czy ambicja protekcji ze strony rządu oraz chęć zostania celestialem jest mądra? Moim zdaniem absolutnie nie. Światowy rząd kieruje się zawsze tylko i wyłącznie swoim interesem i posuwa się do najgorszych zbrodni bez zasad moralnych, gdy jest zagrożone jego dobre imię lub bezpieczeństwo. Więc myślę, że początkowo daliby York co by chciała, ale gdyby okazała się jednak zbyt groźna, to by ją po prostu sprzątnęli. A w momencie, gdyby przestała być przydatna, to szybko by pewnie odcięli protekcję i pozbyliby się jej jak pary starych rękawiczek. Na miejscu York już od pierwszego dnia pracy dla rządu przyszykowałbym sobie alternatywę zabezpieczającą moją pozycję lub zaplanował plan ucieczki od nich po jakimś czasie. Moim zdaniem York wykazała się wysoką naiwnością, no chyba, że posiada jeszcze jakieś asy w rękawie, o których nie mamy zielonego pojęcia. Poza tym, czy Gorosei naprawdę by pozwolili komuś z zewnątrz zostać celestialem? Nie było jeszcze takiego przypadku w serii i osobiście wątpię, czy taki awans społeczny, że tak to nazwijmy, jest w ogóle możliwy. Także to tyle na dzisiaj ode mnie, ja byłem Kapelusznik i na razie